Od miesiąca aktywnie inwestuję na rynkach, kupując akcje spółek od amerykańskiego Big Techu przez spółki AI, nawet po spółki uranowe. 30 dni temu mój pierwszy portfel inwestycyjny za 20 tysięcy złotych pomógł zbudować mi znany analityk Marcin Tuszkiewicz. Zaraz sobie do niego przejdziemy i podsumujemy, co zagrało, a co nie i dlaczego. Jest to mój portfel zrównoważony, mocno zdywersyfikowany, spółki nie należą do tych ryzykownych. Zanim przejdziemy do sprawdzenia tego, jak zaperformował przez ostatni miesiąc, dodam tylko, że drugie 20 tysięcy złotych zainwestowałem w indeks S&P 500, który skupia 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw i który w zeszłym roku urósł o ponad 20%. Pod koniec roku zobaczymy, który z moich portfeli wykręcił lepszy zysk. Ścigać się z takim konkurentem na pewno nie będzie łatwo, szczególnie takiemu żółtodziobowi jak ja, ale liczę na to, że pomagający mi eksperci pozwolą wykręcić dobry wynik. Do tworzenia tych portfeli korzystam z brokera Freedom24. A dlaczego dokładnie, dowiecie się z filmu. Piotrze, jak już podsumujemy moje portfolio, które tworzyłem w poprzednim odcinku tej serii, no to chciałbym, żebyś pomógł zbudować mi drugie. No nie ma problemu, tylko wiesz, u nas będzie trochę bardziej agresywnie, trochę bardziej szalenie. Właśnie na to liczę, chcę się tu nastawić na taki portfel większego ryzyka, też zainwestuję 20 tysięcy złotych, żeby móc porównywać jabłka z jabłkami, a nie z gruszkami, żeby było po prostu łatwiej. Mogę obiecać, że będzie miotało. Jak to, co zrobimy, będzie bardzo ryzykowne, trzeba być na to przygotowanym, że raczej to nie będzie tak statyczne i defensywne, jak to, co zrobiłeś w ostatnim odcinku, ale damy radę. Czyli zapnijcie pasy, jakie sektory bierzemy tutaj pod lupę? Trochę niestandardowe. Weźmy sobie militarną, sztuczną inteligencję, sztuczną inteligencję w obszarze militarnym, sektor fintechowy, sektor cyberbezpieczeństwa i trochę nie sektor, ale region, bo region chiński. Czyli takie ryzykowne, niebezpieczne inwestycje, ale w sektor bezpieczeństwa albo wojskowy, czyli tak trochę... No wiesz, nie skracałbym tego aż do tego, to będzie ryzykowne, ale w tego typu portfelu nie chodzi o to, że wszystko wyszło, tylko że wyszła jedna rzecz, która pokryje wszystko, co nam nie wyjdzie po drodze. No i ta seria też jest po to, żeby uczyć się, co prawda w praktyce, ale też na błędach. No te się najlepiej zapamiętuje. No te na pewno też będą w tym portfelu, to mogę Ci zagwarantować. Naszym ekspertem będzie dziś Piotr Cymcyk, licencjonowany makler papierów wartościowych i aktywny inwestor od 2010 roku. Współzałożyciel portalu o inwestowaniu DNA Rynków, gdzie m.in. pokazuje, jak inwestuje na giełdach ponad 2 miliony złotych, jeden z jego portfeli zrobił w 2023 aż 50% zysku. Trafnie zapowiedział osłabienie dolara, silne wzrosty spółek technologicznych i koniec Bessy w 2022. No to co, zaczynamy! A jak Ty w ogóle, słuchaj, oceniasz, Piotrze, mój performance? Bo był taki moment, że ja na tym portfelu, który właśnie budowałem z Tuszkiewiczem, byłem 6% do przodu już po pierwszym tygodniu, no i mega się zajarałem. No ale on teraz spadł i tam mam takie 4% już po miesiącu, więc nie jest to jakiś rewelacyjny, co prawda, wynik. No i trochę się rozczarowałem, bo wiesz, jak ja zaczynałem, to właśnie ten mój portfel, który budowaliśmy, no to on kręcił dobre wyniki, a S&P 500, no, szorował trochę po dnie, tam były jakieś korekty, no i potem to spadło, a z kolei S&P 500 poszedł do góry i mamy marzec, połowę marca i już jesteśmy 15% czy 20% na plusie. Jak tak dalej pójdzie, to ja się boję, że w 2024 S&P 500 wykręci 50% zysku, ja nigdy go nie dogonię. No wiesz co, nie bałbym się o to, że wykręci 50% zysku, ale patrząc na ten portfel, który sobie zrobiłeś, bardzo ciężko będzie Ci pobić S&P 500. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Masz tam Amazona, którego lubię swoją drogą, ale to pewnie zaraz będziemy o tym rozmawiać, Microsofta i Google'a, które łącznie odpowiadają za około połowy tego portfela, który sobie zrobiłeś. No te spółki wprost wpływają bezpośrednio w dużym stopniu na to, jak kształtuje się, jak zachowuje się S&P 500. I no naturalnie, jeśli one będą rosły, będzie rósł raczej S&P 500. Jak one będą spadały, raczej będzie spadał S&P 500. Oczywiście nie będziesz miał takiego idealnego, bezpośredniego przełożenia 1 do 1, ale no ciężko będzie Ci wykręcić lepszy wynik niż ten konkretny indeks, bo masa rzeczy, które masz, mocno wpływa na to, jak ten indeks się zachowuje. Więc masz taki strasznie duży overlap jednego i drugiego. Więc jak sobie zainwestowałeś... Overlap, czyli? Pokrywanie się inwestycji, które są w S&P 500, które generują wpływ na S&P 500 i tego, co masz w portfelu. Więc ten udział takich bardzo szalonych inwestycji, a tylko takie są w stanie jakby w długim terminie pozwolić Ci pokonać ten indeks S&P 500, w tym portfelu, który masz, jest według mnie trochę za mały.
No ale to po to tu jesteśmy, żeby teraz omówić te bardziej szalone. I ja się kierowałem taką filozofią, taką logiką, że no właśnie Marcin mówił, że w S&P 500 no to za ten wzrost głównie odpowiada te pierwsze 5-6 największych spółek, tak właśnie Facebooki, Amazony i tak dalej. No ja sobie pomyślałem, no to skoro one ciągną cały ten indeks, to ja wyciągnę z niego te najfajniejsze spółki. Dokładnie, no i ten duży, tak, rośnie jeszcze bardziej, no bo tam zachodzi takie zjawisko, że fundusze w zasadzie pompują w te największe spółki, przez to one rosną, jeszcze są większe, w to znowu fundusze pompują jeszcze więcej pieniędzy. I liczyłem, że jakby ten efekt zadziała na moją korzyść. Znaczy on zadziała na to, że twój portfel będzie mniej zmienny w porównaniu z takim szalonym portfelem, ale on nie powinien w długim terminie, no okej, patrzysz na to, co się wydarzy na koniec roku, więc to nie jest jeszcze jakiś wybitnie długi termin, tu się jeszcze wiele może wydarzyć, zwłaszcza, że takie parę miesięcy, no to na rynku jest jak pstryknięcie palca, ale tak naprawdę, no nie osiągniesz, fizycznie nie jesteś w stanie osiągnąć wybitnie lepszego wyniku niż S&P 500. Sam mówisz, że to te spółki generują największy wpływ obecnie na S&P 500, to one wyciągnęły S&P 500 do góry jako indeks, no i zainwestowałeś bezpośrednio w nie. Siłą rzeczy, jak one zaczną rosnąć, zacznie rosnąć S&P 500 ponownie z powrotem. Więc no, ja nie czuję za bardzo tego, jak mógłbyś pokonać S&P 500 dokładnie tą alokacją, którą w ostatnim materiale sobie przygotowałeś. Ale to, co możemy powiedzieć o poprzednim portfelu, to, że jest bezpieczny, że jest dobrze zdywersyfikowany. To na pewno. Jakby to nie jest tak, że spodziewam się, że ten portfel przyniesie ci jakieś gigantyczne straty. To na to bym raczej nie liczył, ale jeśli faktycznie chcesz pobić S&P 500, no to tym portfelem będzie to zrobić, według mnie, w tym okresie, w którym mamy już teraz, dość trudno. Nie rozmawiamy w 2022, tylko w 2024. W 2022 wyceny Big Techów były skrajnie niskie, skrajnie niedowartościowane. Teraz wyceny Big Techów nie są przewartościowane, są ok. No ale no to jeśli patrzymy na to, co jest ok, to ciężko będzie tym wykręcić lepszy wynik. Trzeba szukać znowu tego, co jest potencjalnie mocno niedowartościowane, no i liczyć na to, że ta analiza będzie skuteczna. Przechodząc poza Big Tech, mamy jeszcze spółkę z sektora AI, CRM, zarządzanie magazynami, relacjami z klientem, Salesforce, dość znana amerykańska marka. No ja tu liczę, że wiesz, może taki Salesforce czy Next Gen uranowy pozwolą mi trochę jednak podciągnąć ten portfel do góry, no bo taki Sales czy Next Gen mogą o te 10% sobie rosnąć nawet miesiąc. Next Gen uranowy tak, jakby ja sam lubię spółki uranowe, też je mam od dawna i mam na nie co do nich jakby dobre zdanie odnośnie przyszłości, więc tej inwestycji nie atakuję. Z tego względu, że atom jest chyba jedyną taką sensowną alternatywą dla energii. Poza tym zmienia się bardzo społeczne postrzeganie atomu. Nawet w Polsce widać było po ostatnich badaniach, że już nawet 80% ludzi jest ok, Polaków, ze zrobieniem elektrowni atomowej w Polsce. No to jeszcze 10-15 lat temu to było nie do pomyślenia. Wszyscy po prostu żyli jeszcze Fukushimą, wszyscy żyli Czarnobylem i nie było zgody społecznej na coś takiego. Teraz to na szczęście się już odwróciło i nie tylko zresztą w Polsce, bo i w Chinach buduje się masa tych elektrowni, i w Stanach się buduje masa elektrowni, i w Europie zaczynają być, poza Niemcami, z powrotem przywracane do życia. Więc to akurat według mnie jest w porządku. No, apetyt na energię cały czas rośnie, więc no, ludzkość będzie zużywała więcej tej energii, więc coś właśnie, no ten uran wydaje się być idealnym. Jakby. No plus jest tak naprawdę najbezpieczniejszą opcją. Jedyną bezpieczniejszą opcją są solary. One zabijają mniej ludzi, ale ciężko zbudować tyle solarów. Nie ma tyle miejsca, poza tym jest drogo strasznie. Problem robi się, jak mamy dużo zachmurzenia. To prawda, no w uranie nie ma tego problemu. W uranie może być i śnieg, i deszcz, wszystko może być dookoła. A co byś powiedział na temat tej spółki York, czyli wodociągi amerykańskie, te takie bezpieczne? No na pewno są bezpieczne, nie ma wątpliwości. Jestem tak średnio zadowolony z tej spółki, ona tam jest 3% na minusie i generalnie zastanawiam się, po co my idziemy w coś tak bezpiecznego, skoro... Tak na dobrą sprawę, wszystko rośnie, nie widać żadnych, wiesz, jakichś tam czerwonych lampek. No jest to bardzo zachowawcza inwestycja. Raczej na niej dużo nie stracisz, ale raczej na niej dużo nie zarobisz. Nawet jeśli okazałoby się, że ten sektor utilities, o którym była wcześniej mowa, czyli właśnie te wodociągi i tak dalej, będą dobrze performowały i będą się dobrze zachowywały, no to nigdy nie będą jakieś szalone wzrosty. To nie są po prostu tego typu spółki, które raptem z dnia na dzień potrafią ci urosnąć 10, 15, 20%. No tak, ona to miała pozwolić po prostu nie stracić dużo. No tak, ale no to jeśli celujesz w nie stracić, to S&P 500 raczej nie pobijesz. No tak,
To tak jak ścigać się ze sprinterem, ale biec truchtem, żeby się nie nadwyrężyć. No, dokładnie, żeby ścięgno nie puściło na 40 km na przykład. Więc no, niespecjalnie czuję akurat ten sektor, sektor utilities, te wodociągi, szczerze mówiąc, ja bym wywalił z tego portfela. Czyli sprzedawać? No, to jest agresywna rekomendacja, sprzedawać, nie sprzedawać. Być może zaraz zaczną zachowywać się lepiej, ale jeśli chcemy pobić S&P 500, to ja bym je wywalił. I co byś wtedy na ich miejsce wrzucił? Wiesz co? Jest dużo takich niestandardowych zagrań. W ogóle element budowy takiego portfela bardzo wzrostowego, tak zwanego growth portfolio, musi charakteryzować się tym, że jesteś świadomy tego, że możesz bardzo dużo stracić na każdej z tych spółek. To są spółki, które co do zasady mają rosnąć po 10, potrafią rosnąć 10, 20, 30, 40% w tydzień, w miesiąc. Potrafią to robić, ale jednocześnie potrafią też tracić 10, 20, 30, 40% w miesiąc. Trzeba być na to absolutnie przygotowanym. Przy czym wystarczy Ci, że jeden z tych pomysłów tak naprawdę okaże się być tym trafnym, no i on ma sfinansować straty na wszystkich pozostałych. Growth portfolio jest trochę jak taki prywatny fundusz private equity. Liczysz się z tym, że większość inwestycji Ci nie wyjdzie, no ale ta jedna, która wyjdzie, uciągnie wszystkie pozostałe do góry. I jednym z takich pomysłów może być na przykład rynek chiński. Bo rynek chiński, w ogóle Chiny są bardzo obecnie niedowartościowane. Właśnie, dlaczego inwestorzy boją się rynku chińskiego? Bo ja zauważyłem, że dużo się takich negatywnych rzeczy mówi. To jest taki eksodus, że ten kapitał wypływa, że sama Nvidia jest więcej warta obecnie niż cały chiński stock market. Tak? I dlaczego właśnie takie solidne spółki jak JD, jak Alibaba, które mają mnóstwo gotówki, dużo poinwestowane, zdrowe struktury, wiesz, sprzedażowe i te przepływy się zgadzają, dlaczego one są tak niedoszacowane? Niż część rynku chińskiego, poprawia się tylko, bo faktycznie w internecie krąży ten taki mit, że Nvidia jest warta więcej niż rynek chiński, ale nie jest warta więcej niż sam rynek w Hongkongu. A w Chinach jest wiele giełd. Jest im w Hongkongu i w Szanghaju, i w Shenzhen, więc jakby ten Nvidia sama w sobie nie jest warta więcej niż cały rynek chiński. Faktycznie jest warta bardzo dużo. Dlaczego inwestorzy zagraniczni, bo w sumie należy zadać pytanie, dlaczego inwestorzy zagraniczni boją się Chin? Jeśli popatrzy się na dane odnośnie tego, czy Chińczycy kupują akcje spółek chińskich, to tam nie ma tego problemu. Tam faktycznie jest masa napływów do ETF-ów chińskich tak wewnętrznie. Trochę tak jakby Chińczycy kupowali chińskie akcje. Więc powstaje pytanie, dlaczego zagraniczni inwestorzy boją się inwestować w Chinach? No i tu odpowiedzi i powodów może być bardzo dużo i każdy jest prawdziwy. Napięcia odnośnie Tajwanu w 2022-2023 istniały, teraz zostały już mocno stonowane przez Xi Jinpinga. Jacek Bartosiak w zeszłym tygodniu wychodzi na scenę i mówi, że on jest pewny, że w 2024, a jak nie to w 2025, będzie konflikt na Pacyfiku Chiny-USA. No wiesz, tam można dodać dużo przecinków, a jak nie w 2025, to w 2026, 2027 i tak dalej. Nikt nie ma szklanej kuli, ale nie czuję za bardzo powodu, dla którego Chiny miałyby atakować zbrojnie Tajwan. Mi się wydaje, że to raczej Amerykanie zaatakują Chiny, jeżeli już. Prędzej, bo boją się, że im się to okno zamknie i może oni tak podchodzą do tego na zasadzie uderzmy ich, póki są jeszcze mniejsi. Tak? Już nie mali, ale mniejsi, a jak zaraz będą więksi, to już ich nie uderzymy. Wiesz, konflikt o Tajwan nikomu się nie opłaca. Absolutnie nikomu. Na Tajwanie jest największa spółka produkująca chipy TSMC, Taiwan Semiconductor. Podoba Ci się ta spółka? Bardzo. Mam ją w swoim portfelu osobistym. To może wywalę te wodociągi TSMC, wyrzucę. No wiesz, jakby byłbym bardzo zadowolony z tego powodu. Tak robimy. Gdybyśmy faktycznie usunęli wodociągi, wyrzucili coś, co jest większą przyszłością niż odprowadzanie ścieków. Mimo, że odprowadzanie ścieków jest oczywiście potrzebne, także pozdrawiamy wszystkich kanalarzy. No ale na pewno pozwoli Ci na osiągnięcie lepszego wyniku. A że zależy mi na dobrym wyniku, sprzedałem wodociągi i na ich miejsce kupiłem TSMC. Czyli teraz w portfelu mam Salesforce'a, skrót CRM, właśnie TSM, którego dokupiłem za około $1000, Nexus Energy, czyli spółkę uranową, Amazona, no Defense to jest taki ETF z różnymi spółkami ze zbrojeniówki, Microsoft, no i trochę drobnych, co tam zostało. Gdyby ktoś z Was szukał dobrej platformy do handlu, to ja zakupy robię na Freedom24, bo mają bardzo szeroki wybór akcji z całego świata, a do tego sensowne stawki. Jak coś, link zostawiam w opisie filmu. Tak jak mówiłem, konflikt to Tajwan średnio się komukolwiek opłaca, właśnie przez to, że jest tam zbudowana dość duża fabryka, największa na świecie, chipów, która zaopatruje i Stany Zjednoczone, i Chiny, wszystkich dookoła. Po co robić tam jakąś wielką rozróbę? Zwłaszcza, że
mam takie przeświadczenie, że Chiny oczywiście chcą przywrócić Tajwan tak na stałe do siebie, ale raczej będą próbowały to robić takimi podchodami, czyli trochę wpływając na politykę w Tajwanie i czekając, Chińczycy są cierpliwi. Czyli taki soft power raczej. No tak, czekając, aż Tajwan sam w końcu się trochę odwróci w stronę chińską. Już nawet ostatnio było do tego dość dużo sposobności tuż przed wyborami na Tajwanie, kiedy finalnie wygrał prezydent, który opowiada się za autonomią Tajwanu, ale był taki moment, że tam nastroje społeczne były takie, że raczej prawdopodobieństwo miało zwycięstwo tych drugich opcji, te, które są bardziej prochińskie. To jeszcze nie teraz, to może za 4 lata, może za 8 lat, w końcu ten proces nastąpi. Więc to jest pierwszy powód, który uważam, że, czyli banie się w kontekście napięć na Tajwanie, które uważam, że niespecjalnie się finalnie wydarzą. Drugi, no to jest cały element takiej postępującej, nawet może nie tyle deglobalizacji, co zatrzymania globalizacji. Cały okres od 2008-2010 do 2020 do pandemii to był okres bardzo dynamicznie rozwijającej się globalizacji. Te łańcuchy dostaw stawały się coraz bardziej globalne, stąd też w pandemii mieliśmy ten dość duży problem, kiedy tak naprawdę nikt nie był wprost autonomiczny, tylko każdy był powiązany z łańcuchami na całym świecie. I na końcu okazywało się, że się nic nie da wyprodukować. I na końcu okazywało się, że są problemy z wyprodukowaniem wszystkiego, zgadza się. Przy czym no teraz następuje trochę trend nie tyle deglobalizacyjny, co zatrzymania globalizacji. Każdy zaczyna budować trochę fabryk u siebie, tak na wszelki wypadek. Myślę, że to jest bardziej podejście na wszelki wypadek. Amerykanie w 2022 i 2023 roku mieli rekordowe inwestycje w fabryki elektroniki u siebie na miejscu. Więc też ewidentnie, no nie wiesz, jedni powiedzą, że przygotowują się do tego, żeby kiedyś była wojna o Tajwan. Nie bardzo, według mnie przygotowują się do tego, żeby w razie czego nie mieć takich problemów, jakie zauważyli, że mieli ostatnio, czyli że raptem wszystko stoi, no i jak się okazuje, może wszystko stać, więc wtedy jest większy problem. No ale to jest na pewno drugi powód, czyli ten trend trochę quasi deglobalizacyjny, który usztywnia inwestorów. No i trzeci, Chiny mają, co by nie patrzeć, problemy gospodarcze. Tam jest wzrost gospodarczy rzędu 5%, ale 5% no to na nas robiłoby wrażenie, ale na Chińczykach to tak średnio, jeśli spojrzysz na parę lat do tyłu i tam było z 10%. Więc to jest ten trzeci powód. Przy czym wszyscy te powody już znamy. Tu nie ma nic nowego, nie wyskakuje żaden królik z kapelusza. No tak bym obstawiał. Ja osobiście zacząłem budować dużą ekspozycję na Chiny od czwartego kwartału 2023. Przerwę Ci tu na moment, bo wpadł mi pomysł. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili takie osobne w ogóle portfolio z kilkoma spółkami, ale stricte chińskimi, napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, jak będzie widać, że jest zainteresowanie, to zrobimy i ja wrzucę kolejne 20 tysięcy. Ostrzegam, że ono będzie jeszcze bardziej ryzykowne niż to, co wiesz. No ale co tam się może wydarzyć w tych Chinach? No oprócz tego, że imploduje im rynek nieruchomości. No wojna to już mówimy, że to raczej tak no nie właśnie jest jakieś wielce prawdopodobne, ale chodzi o te takie problemy strukturalne, tak? Że oni są bardzo zadłużeni, że kryzys demograficzny, to są te problemy? Kryzys demograficzny faktycznie mają, on będzie postępował, no i tu już chyba nie ma odwrotu tak naprawdę. Już skończyła się ta polityka, co prawda nawet jednego dziecka, no tylko co z tego? No jakby to już jest zbyt rozwinięty kraj nawet pod kątem PKB na osobę. Tak, bo ludzie jak są już w tych karierach i w zarabianiu pieniędzy... To już nie chcą mieć raptem 7 dzieci, nie? Właśnie. To już odpada ta potrzeba, więc tak naprawdę tutaj ten kryzys demograficzny będzie się pogłębiał. No ale powstaje pytanie, po pierwsze, czy jest jeszcze coś, co może się wydarzyć, czego nie wiemy? No i ja stawiam swoje pieniądze na to, że zawsze może się wydarzyć coś, czego nie wiemy, jasna sprawa, ale nie jestem w stanie wymyśleć żadnej rzeczy, która byłaby gorsza od tych, o których już wszyscy wiedzą. Napięcia wojenne, spowolnienie gospodarcze, kryzys demograficzny, ten rynek akcji już jest na swoich minimach wieloletnich, już nie pamiętam dokładnie ilu letnich, no w pandemii był bardzo przez chwilę tylko niżej, no ale to porównajmy to z czymkolwiek innym na świecie. Deglobalizacja, wszystko już działało na niekorzyść Chin, a jednocześnie jest parę jaskółek, które mogą ten rynek wyciągnąć w górę. Chociażby pierwsza lepsza z brzegu to no, pompowanie gotówki bezpośrednio przez chińską partię już w rynek. Oni wprowadzali, chińska partia, dość dużo takich, no może nie do końca wolnorynkowych nakazów i zakazów, jeśli chodzi o rynek akcji, ale no, nie jesteśmy tu po to, żeby oceniać, czy to są dobre dyrektywy, czy słabe dyrektywy, tylko po to, czy
one faktycznie mają szansę podnieść ten rynek w stosunkowo krótkim terminie w górę. No i ja obstawiam, że są w stanie to zrobić. Przy czym wybierając już teraz bezpośrednio coś z Chin ciekawego do swojego portfela, teoretycznie najbezpieczniejszą opcją będzie po prostu ETF na rynek chiński. No bo nie wybieramy konkretnej spółki, znowu atakujemy trochę szeroko, tylko na sprawdzenie, że hipoteza faktycznie o tym, że Chiny nie upadną i będą rosnąć, jest dobra. I ile taki ETF takiego S&P chińskiego mogłoby wyciągnąć, wykręcić? O, jest bardzo trudne pytanie. Ale między, tak widełkowo. Między 10 mógłby, a między 50%? Sądzę, że w krótkim terminie, do krótkim mówimy, to bazujmy do końca roku, nie? Taki koniec 2024 roku, to myślę, że Chiny mają potencjał do tego, żeby być takim czarnym koniem tego 2024 roku od pewnego momentu w porównaniu z innymi rynkami. Czyli ja stawiam, że będą miały lepszą stopę zwrotu niż S&P 500 w tym 2024 roku. No tylko, że znowu chcemy zrobić coś bardziej agresywnego. W końcu mówimy o portfelu typu growth. Więc tutaj jeszcze bardziej agresywne będzie postawienie na konkretne spółki z sektora chińskiego. Czyli takie, powiedzmy, chińskie S&P przyniosłoby nam kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Załóżmy. A jak sobie powyciągamy jakieś takie smaczki typu? Typu na przykład Alibaba. To jest jedna z moich ulubionych obecnie, według mnie mocno niedowartościowanych spółek, które są obecne na rynku chińskim. I znajdziemy sobie takie jeszcze ze trzy, to może się okazać, że zrobimy na przykład 50% albo 100%. No, może się tak okazać. Może się okazać. Przy czym, mówmy się, może się też okazać, że zrobimy minus 50. Nie okaże się, że zrobimy minus 100. To raczej jest mało prawdopodobne. Ale Alibaba faktycznie ma według mnie dość duży potencjał do tego, żeby dowieść Ci wynik lepszy niż S&P 500. Bo? Jest kilka powodów i myślę, że najlepiej o tym, że coś jest wartościowe, mogą nie świadczyć słowa, tylko czyny. I na przykład Jack Ma, były założyciel w ogóle całej Alibaby, który już trochę odszedł w cień, w czwartym kwartale 2023 roku łącznie sam kupił akcje Alibaby za kilkadziesiąt milionów dolarów. No tak, a kto mógłby być lepszym inside traderem jak nie on? No myślę, że jeszcze lepszym mógłby być obecny prezes Alibaby, który się nazywa Joe Tsai. On kupił za pośrednictwem oczywiście wehikułu inwestycyjnego, no nie bezpośrednio wyłożył to ze swojego portfela, no ale to de facto jego pieniądze. W czwartym kwartale ostatniego roku akcje Alibaby za 150 milionów dolarów. No okej, okay, być może oni się mylą, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że postawiłbyś 150 milionów dolarów tylko dlatego, że się bardzo utożsamiasz ze swoim produktem. Dokładnie, że jesteś bardzo utożsamiony ze swoim produktem. Jeśli tak, super, życzylibyśmy sobie, żeby wszyscy tak robili, ale raczej wątpię. Więc to jest pierwszy powód, dość duże zakupy insiderów, którzy faktycznie na pewno wiedzą więcej. Cokolwiek ja nie powiem, albo cokolwiek nie przeczytamy w internecie, to i tak wiemy mniej niż oni. No to stawiam swoje pieniądze na to, że oni mylą się rzadziej w kontekście kupowania. Jest zresztą takie dość fajne powiedzenie giełdowe, że jest wiele powodów, dla których ktoś może sprzedać akcję, ale tylko jeden, dla którego może tę akcję kupić. No raczej nie kupujesz czegoś, co myślisz, że przyniesie Ci większe straty. Alibaba miała też świetne wyniki, pomimo spowolnienia gospodarczego w Chinach, które jest faktem. Ma masę gotówki na swoim rachunku i to nie jest tylko, o czym wielu chyba zapomina, spółka, która sprzedaje chińskie bibeloty w internecie. To już nie jest ten moment. Alibaba poszła trochę w stronę Amazona i ona faktycznie uruchamia swoje usługi chmurowe, które najpewniej nie będą popularne na Zachodzie, jasne, ale będą popularne w Chinach i w całym tamtym świecie azjatyckim. A to już w zupełności wystarczy, dokładnie. Więc postawiłbym w tym przypadku na tą Alibabę. A powiedz, po czym ty w ogóle oceniasz daną spółkę? Właśnie to, ile ma gotówki na koncie, tak? W jakiej jest sytuacji? Jakiś taki big picture, o którym mówisz, czyli polityka w danym kraju i ogólnie klimat globalnie? Wiesz co, tu trzeba zrobić pewne rozróżnienie, bo my tworzymy obecnie portfel wzrostowy, ten, który ma duże ryzyko i potencjalnie duże zyski. I charakterystyka spółek wzrostowych jest taka, a o nich mówimy, że one po pierwsze nie muszą zarabiać pieniędzy. To nie jest kluczowe. Jest wśród polskiego inwestora ukute takie mocne przeświadczenie o tym mitycznym wskaźniku cena do zysku. No i tam ludzie patrzą, że a taki Amazon to ma tam 70 ceny do zysku, czyli że 70 lat musiałby zarabiać, żeby faktycznie zwrócić nam to, cośmy za niego zapłacili.
To nie jest dobry wskaźnik dla tego typu spółek i cały model inwestowania w spółki wzrostowe powinien skupiać się do tego, po pierwsze, czy dynamicznie rosną. No ale wzrost jest najbardziej mierzalny na przychodach. Wszyscy wiemy, że zyski gdzieś tam są na samym końcu. Można nimi i manipulować, żeby płacić mniejsze podatki i po drodze one się mogą gdzieś tam rozmywać, no chociażby przez inwestycje. Ktoś wrzuca pieniądze, spółka będzie inwestowała w cokolwiek innego, więc to wtedy nie będzie wykazywała zysków. Także czy rośnie na przychodach? To jest ten podstawowy miernik i wskaźnik tego, czy faktycznie ta spółka rośnie. Drugi, bo sobie zróbmy takie, nie wiem, listing trzech, które są najważniejsze. Drugi to marża operacyjna. Czyli nie interesuje mnie, czy ta spółka gdzieś tam na końcu zarabia zysk, generuje jakiś zysk netto. Interesuje mnie, czy ta spółka będzie w stanie przy wzroście przychodów jednocześnie rosnąć mniej w kosztach. Czyli innymi słowy, czy przeskalowanie tej działalności i aktywności, którą robi dana spółka, będzie faktycznie przekładało się na to, że marża operacyjna będzie spokojnie sobie gdzieś tam wzrastała z ujemnej na dodatnią. Bo jeśli tak, no to przyjdzie taki moment, który przyszedł chociażby w Uberze, na którym każdy stawia już kropkę i kreskę, że nic z tego nie, że nic z tego nie będzie, gdzie cały biznes się odwróci i cały model biznesowy się odwróci, a spółka raptem zacznie zarabiać pieniądze, ale wtedy jak już zacznie zarabiać, no to będą kolosalne wzrosty w bardzo, bardzo dynamicznym tempie. I trzeci taki miernik to, czy faktycznie generuje pieniądze. Nie zyski, czy generuje pieniądze. To w jakichś różnych sprawozdaniach finansowych można tego szukać pod free cash flow. Albo tak jak u nas w Polsce, to było przepływy z rachunku, przepływy środków pieniężnych. Czy one są dodatnie? Czy ten cash, który spółka generuje na swoich podstawowych operacjach, czyli jak na przykład jestem Uberem, to czy generuje pieniądze z tego, że przewożę ludzi, czy tracę na tym pieniądze? No bo jak tracę pieniądze na podstawowej działalności, to źle rokuje. No to raczej, jeśli nie ma żadnych perspektyw na przyszłość, to niewiele można będzie z tego wyciągnąć. Ale jeśli zaczynam generować pieniądze na tych podstawowych usługach i nawet nie mam żadnego zysku gdzieś na dole, okej, no to nie mam. On się kiedyś może pojawić, ale wtedy wiadomo, że to jest tylko kwestia decyzji spółki. Ona podejmie decyzję o tym, czy na końcu gdzieś tam pokazać zysk, kiedy osiągnie już odpowiednią skalę. Przejdźmy do spółek, które wytypowałeś. Zacznijmy może od Palantira. Dlaczego podoba Ci się konkretnie Palantir, który zajmuje się, tu jeszcze powiedzmy no, pokrótce widzą? Tu jest taki trochę ten militarny, a sztuczna inteligencja, którą żeśmy sobie zajawili na początku. Algorytmy obrabiające big data no, są kluczem do przyszłości i Amerykanie mają takie narzędzia, no to chyba będą inwestowali te gigantyczne, pentagonowe budżety właśnie w spółki typu Palantir. Palantir ma tą przewagę. Ktoś może się przestraszyć, że Palantir strasznie urósł. Oni faktycznie jeszcze niedawno byli za $6 za akcję. Teraz są za bodajże $26 za akcję. I to wszystko wydarzyło się w ciągu 12-13 miesięcy. Tam prawie razy 4, razy 5 wzrost. Ale walczmy też z tym mitem, że nie warto inwestować w coś, co już urosło. To też jest taki dość popularny mit, że nie inwestuję w to, bo to już mocno urosło. Jak tyle urosło, to nie warto, trzeba poczekać, aż spadnie. No ta spółka ma przed sobą według mnie gigantyczne perspektywy i jakbym miał totalnie od czapy strzelić spółkę, która osiągnie ten poziom $1 biliona wyceny, obecnie jest tam około $40 miliardów, to postawiłbym, że to gdzieś w którymś momencie swojego życia będzie właśnie Palantir. To jest spółka, która została de facto założona, założona to jest może mocno na wyrost, ale jednym z pierwszych inwestorów całej spółki był CIA. I CIA mocno inwestował w Palantira, był też jego jedynym klientem przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Potem to się zmieniło, do CIA doszło FBI, doszły policje stanowe, doszła służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych, doszedł NSA, tam Agencja Bezpieczeństwa. I gdzieś tam zaczęło się dobudowywać do tego wszystkiego usługi komercyjne. Czyli potem jako klienci pojawili się takie firmy jak Boeing, takie firmy jak Microsoft i tak dalej, i tak dalej. To jakoś tam sobie poszło. Palantir nie sprzedaje niczego osobie indywidualnej. Ty sam nie możesz kupić jego usługi. Czyli tylko B2B. Tak, tylko B2B, przy czym no, średnio taki klient Palantira zostawia tam jakieś $5-6 milionów rocznie, żeby korzystać w ogóle z tych usług. A te usługi można by sprowadzić trochę do takiego porównania z Googlem. Jeśli używasz Googla, to Google wykorzystuje Twoje dane, żeby coś Ci polecić.
No i trochę uczy się na bazie twojego zachowania, tego, co będzie najlepsze dla ciebie. Czyli oni tu wręcz płacą po 5 milionów dolarów, żeby ten Palantir ich szpiegował i coś im podpowiadał. No trochę upraszczając to do tego, no tak, wiesz, to, taki tak zwykły, to wygląda. Zwykły Kowalski zawsze się wystrzega tego Google'a, który go obserwuje. Tak? No nie, a tutaj jakby mamy a ten moment, płacą, w którym tak, to nie mało. Macie tutaj nasze pieniądze, weźcie nasze dane i na bazie tych danych będziecie w stanie, to Palantir obiecuje, na bazie tych danych, które nam dacie, będziemy w stanie nauczyć nasz system dawać wam proste odpowiedzi na wasze pytania. Na przykład służba zdrowia w Stanach wykorzystywała to oprogramowanie Palantira, bo to jest de facto oprogramowanie, do tego, żeby wypluwało im informacje na bazie bieżących danych, gdzie akurat jest przyszłe zapotrzebowanie na jakieś dodatkowe elementy związane z jakieś dodatkowe medykamenty, kiedy była pandemia. No ciężko wymyśleć sobie, że za tydzień to medykamenty będą bardziej potrzebne w Ohio, a nie tam w Nowym Jorku. A to oprogramowanie było w stanie na bazie różnych danych to przewidywać. Jest taka trochę wyrocznia, która wybiega od trochę jak przyszłość. Trochę jak ten Palantir, nie? Z Władcy Pierścieni. Stąd nazwa. Więc nazwa całkiem sensowna. Podobno to oprogramowanie, bo to nie jest młoda spółka, ale podobno to oprogramowanie pomogło dawno temu zlokalizować Bin Ladena. Nikt tego nie potwierdza, nikt nie zaprzecza, no ale to nawet jeśli żyje swoim życiem, to jest całkiem niezła reklama. Pomogła, i to akurat jest fakt, zidentyfikować wszystkie problemy w piramidzie finansowej Madoffa, więc do tego też zostały te dane wykorzystane. I co najciekawsze, kiedy Palantir dostaje coraz więcej klientów i nabywa tych klientów B2B, to pomimo tego, że nie wykorzystuje danych klienta X do jakby rekomendowania jakiejś odpowiedzi klientowi Y, to te dane klienta X, Y, Z i tak dalej wpływają na to, że Palantir się uczy. Ten system Palantira się uczy na bazie wszystkich danych wsadowych od swoich klientów i dzięki temu, kiedy przychodzi nowy klient z nowymi danymi wsadowymi, to ten system już jest w stanie udzielić mu lepszej odpowiedzi, niż udzieliłby rok wcześniej jakiemuś innemu klientowi. Więc trochę taka maszyna samonapędzająca. Korzysta ze wszystkich doświadczeń. Tak, korzysta ze wszystkich danych wsadowych od wszystkich firm, które dostał. No i dzięki temu... To jest chyba najbardziej genialny wynalazek, o jakim ja słyszałem. No, jeśli będzie się sprawdzał. Jeżeli ale będzie jak działał. Na razie, będzie działał, tak. Ale jak na razie liczba klientów, którzy tam napływają do Palantira, no chyba świadczy o tym, że działa. Nie jesteśmy w stanie, oczywiście ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten produkt jest sam w sobie dobry, w życiu z niego nie skorzystałem i najprawdopodobniej w życiu z niego nie skorzystam, ale chyba tych set klientów korporacyjnych i wszystkie najważniejsze agencje rządowe w Stanach no nie płacą za jakiś badziew setek milionów dolarów. Nie ukrywam, że Palantir spodobał mi się najbardziej jako spółka, która ma bardzo duży potencjał do wzrostu, dlatego postanowiłem kupić aż 53 akcje za ponad 1250 dolarów, co stanowi około 32% mojego portfela. Jeśli natomiast jesteś bardziej konserwatywnym inwestorem i średnio znosisz ryzyko, to wartą rozważenia opcją są długoterminowe plany oszczędnościowe, które przypominają lokatę. Możesz otrzymać do 8,76% rocznie w dolarach lub 6,4% w euro. Stawki są dynamiczne, ale ustalane w momencie założenia depozytu i pozostają niezmienne przez cały wybrany okres. Kolejną ważną korzyścią planów oszczędnościowych Freedom 24 jest to, że zarówno wypłata po wygaśnięciu ustalonego okresu, jak i wcześniejsza wypłata następują bez kar do początkowej lokaty. Minimalna wpłata zaczyna się już od 1000 euro lub 1000 dolarów, a jeśli chodzi o maksymalną kwotę, to nie ma górnych limitów. Porozmawialiśmy sobie o Palantirze, wcześniej już o Alibabie, to mamy dwie spółki. Chciałbym, żeby razem były cztery, więc zostały nam jeszcze dwie do wytypowania. Jakbyś właśnie teraz budował swoje growth portfolio będąc mną, to co byś jeszcze wrzucił? Wiesz co bym postawił? Postawiłbym na sektor cyberbezpieczeństwa. Jest taka strategia inwestycyjna, która nazywa się strategią Kilofa i Łopaty. Bardzo fajna nazwa. Fajna, nie? Nie wiem, czy o niej słyszałeś. Na czym polega? Nvidia jest świetnym przykładem. Strategii Kilofa i Łopaty na sztuczną inteligencję. Trochę tak jak w gorączce złota dawno temu w Stanach Zjednoczonych, kiedy wszyscy tam szukali w Colorado tych grudek złota, przesiewając przez rzekę te samorodki, w sumie głównie piach, no to część z nich te złoto znalazła i mogli świętować, ale większość raczej no, nie znalazła tego złota. Ale wszyscy potrzebowali narzędzi.
żeby tego złota szukać. Czyli biznes zrobili ci, co sprzedawali łopaty i kilofy. Zdecydowanie. I te sitka tam, nie? Które przesiewały przez rzekę piasek. Oni zrobili biznes najlepszy ze wszystkich. No bo każdy przychodził, każdy kupował kilof, łopatę, sitko i był nastawiony na to, że teraz to on tutaj osiągnie wielki sukces i wykopie tego złota całą masę. W większości się nie udawało, części się udawało, ale prawdziwą kasę zrobili tamci. I ze sztuczną inteligencją obecnie jest tak samo. Jestem dość dużym zwolennikiem tego, że faktycznie sztuczna inteligencja to jest jakaś rewolucja na miarę internetu, albo nawet jeszcze większa niż sam sobie internet. Gigantycznie będzie w stanie podnieść produktywność w przeróżnych sektorach gospodarki. No tylko, że obecnie jesteśmy na etapie, poza nielicznymi naprawdę rozwiązaniami, gdzie trochę ta sztuczna inteligencja jest takim fun toy. Trochę takim narzędziem do zabawy. Ciężko jeszcze jest tak naprawdę powiedzieć, w jaki sposób to zaadaptować we wszystkich kontekstach. Używamy tego do, nie wiem, wygeneruj mi obrazek tam kota na rowerze. No i bzip, jest kot na rowerze. Fajne, ale no raczej nie monetyzowane jakoś w gigantycznym stopniu. Przy czym każdy próbuje, każdy chce, każda z tych firm obecnie, które angażują się w rozwiązania sztucznej inteligencji od strony takiego monetyzacyjnego podejścia, potrzebuje czego? No, potrzebuje chipów i dostępu do bazy danych i do serwerowni. No i tutaj Nvidia jakby zgarnia całą śmietankę z tego, sprzedając trochę taki pick and shovel na sztuczną inteligencję. I sektor cyberbezpieczeństwa jest według mnie tym samym. No bo chyba możemy się zgodzić co do tego, że ataków phishingowych, ataków hakerskich, w miarę jak będziemy się rozwijać dalej, zwłaszcza jak sztuczna inteligencja będzie się rozwijać dalej, będzie coraz więcej. Ta sztuczna inteligencja nie będzie wykorzystywana tylko do wspaniałych i fenomenalnych rzeczy, tylko będzie wykorzystywana też do jakichś kryminalnych aktywności. No i tu wchodzi do gry cały sektor cybersecurity, który będzie się rozwijał tym szybciej, im szybciej będzie się rozwijał sektor sztucznej inteligencji. Tylko, że nawet jeśli sektor sztucznej inteligencji okaże się być totalnym niewypałem, że nic z tego nie wyjdzie. Za 5 lat się na przykład dowiemy, że dobra, no skończyliśmy tylko na tym, że generujemy od koty na rowerze. No to nie przestaniemy korzystać z internetu. Cyberbezpieczeństwo dalej będzie gdzieś tam potrzebne. Nie bez powodu Pepco ostatnio też uległo atakowi phishingowemu i straciło 15 milionów euro na Węgrzech. Więc jakby te problemy są dookoła nas i są obecne. W ogóle szacuje się, że w 2020 jeszcze roku, w ogóle przed jakąkolwiek sztuczną inteligencją, o której można było mówić tak publicznie, globalne koszty dla całej gospodarki z ataków phishingowych przekroczyły $1 bilion. Spotkałem się z tym, ciężko mi było uwierzyć w te dane. Nie? $1 bilion stracono na atakach phishingowych w 2020. No to jakby... Bilion oczywiście w tej anglosaskiej skali, tak, czyli tak, tysiąc miliardów dolarów stracono. I to było w 2020. No to myślę, że w 2023 tych danych oczywiście nie mam, ale nie zdziwiłoby mnie to, jakby było 2 biliony dolarów stracone, zwłaszcza po tym, jak te rozwiązania do ataków cyberprzestępczych są jeszcze bardziej zaawansowane. No i wraz z nimi będziemy potrzebować coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Praca analityka, doradcy przypomina mi trochę takiego futurologa, który zastanawia się, co się może wydarzyć. Wy jesteście trochę jak tacy pisarze. Trochę tak, no jakbyśmy byli trochę taką niedorobioną wersją Stanisława Lema. Do tego właśnie. Chciałem to inaczej zbudować. Ale mówmy jak jest. Mówmy jak jest. Znaczy, trzeba się starać wymyśleć, co może się wydarzyć w przyszłości. Oczywiście nikt z nas nie wie, co się wydarzy w przyszłości. Nie wiadomo jak będzie. I zapewne większość z tych predykcji okaże się być do wyrzucenia do śmieci. No ale znowu, w przypadku takiego portfela wystarczy, że jedna okaże się być dobra. Wystarczy, że okaże się, że ten Palantir faktycznie z tych 50 miliardów wskoczy na ten bilion wyceny. Tak. I raptem razy 20. No to nawet jeśli nasze pieniądze z pozostałych 3, 4, 5 zakładów okażą się być nic nie warte i wszystko zbankrutuje, no to i tak zwróci nam całą inwestycję z nawiązką. I odnośnie tego cyber security segmentu, to jaką wytypowałbyś spółkę i jakimi znowu kierował się? Wytypowałbym spółkę, która nazywa się CrowdStrike, która pewnie w Polsce jest dość mało znana i popularna, ale na zachodzie to patrząc przez pryzmat dynamiki wzrostu za ostatnie lata i tego, jak spółka się rozwija pod kątem klientów, pod kątem tak zwanego ARR, czyli rocznego przychodu powtarzalnego z każdego klienta,
to jest obecnie, w obecnym świecie, najszybciej i najdynamiczniej rosnąca spółka z całego sektora. I działa trochę w takim modelu SaaS-owym, czyli nie sprzedaje po prostu oprogramowania, masz tutaj cyber security oprogramowanie i używaj sobie, trochę tak jak klient B2C może sobie kupić, nie wiem, jakiegoś antywirusa, tylko sprzedaje to w modelu subskrypcyjnym dla firm. No i kiedy jakaś firma kupuje podstawowy produkt Falcona od spółki CrowdStrike, to ten Falcon ma ileś określonych modułów. No jeśli chcesz troszkę więcej, albo jakiś kolejny moduł, na przykład wymyśliliśmy teraz, jak lepiej bronić przed atakami phishingowymi, na przykład. No to musisz dokupić ten moduł. No i ta spółka sobie wtedy kolejne, ten klient sobie kolejne moduły dokupuje. Czyli prowadzą upselling non-stop. Trochę tak. Każdy kolejny nowy produkt de facto jest kupowany przez niemalże wszystkich klientów, których posiadają. No bo naprawdę będziesz się liczył z kosztami, jeśli chodzi o takie cyberbezpieczeństwo. Dokładnie, no wystarczyłoby, żeby mieli dobre cyber security i nawet jakby za nie zapłacili 14 milionów euro, to i tak byliby do przodu o 1 milion euro. Więc pewnie, że to jest trochę takie płacenie za ubezpieczenie. Wszyscy chcieliby, żeby to nie było potrzebne. Ale nie odważysz się z tego zrezygnować i im dalej będziesz szedł w las, tym bardziej nie będziesz mógł się odważyć z tego zrezygnować. CrowdStrike jest w tym wypadku spółką, która rośnie najszybciej w całym sektorze, w porównaniu z konkurentami nawet rośnie najszybciej i rośnie szybciej niż sektor. No więc jeśli masz sektor, który bardzo szybko rośnie, spółkę, która rośnie jeszcze szybciej niż cały sektor, który i tak dynamicznie się rozwija, zdobywa coraz więcej udziału rynkowego, a jej konkurenci ten udział tracą i dodatkowo zwiększa tą marżę operacyjną, czyli widać, że wraz ze wzrostem skali przychody rosną szybciej niż koszty, no to nie powinno dziwić, że rośnie niemalże non-stop. Obecnie to jest spółka, która jest blisko swoich szczytów wszechczasów, no ale znowu, no nie bójmy się też inwestować w spółki na szczytach wszechczasów. Dla równowagi Alibaba jest blisko dołków wszechczasów, więc się wyrówna. No to do naszego portfolio wzrostowego, agresywnego dołączamy jeszcze 3 akcje za $1000 właśnie CrowdStrike'a. Spółka z bardzo przyjemnymi perspektywami. Ja odczuwam teraz bardzo silną potrzebę zainwestowania więcej niż 20 tysięcy złotych, bo jakby mam te FOMO, czuję ile to może urosnąć i nie chcę sobie pluć w brodę za rok, pod koniec roku, że Jezus Maria, mogłeś włożyć, Paweł, więcej. To znaczy, dobrze mnie sprałeś. Trochę tak, ale nie chcę, żeby inni odnieśli takie wrażenie, bo z ciekawości przeczytałem sobie kilka komentarzy pod ostatnią swoją rozmową z Marcinem, gdzie jednymi z tych bardziej popularnych było, że naganianie się zaczyna. Zaczyna się naganianie na akcje. I chcę trochę rozwiać ten mit. Ale przecież my tam nigdzie nie powiedzieliśmy, hej, kupujcie. Tylko mówię, tak, słuchajcie, tak, ja kupuję, jak stracę, to stracę. Bardziej... Chcę się w końcu nauczyć, bo jestem dla pieniędzy, a od 7 lat mówię o inwestowaniu, a w sumie nie mam żadnych jakichś fajnych portfeli. Ale jest takie dziwne przeświadczenie wśród masy inwestorów, że jeśli indeks jest obecnie na szczytach, tak jak takie S&P 500, no zresztą nie tylko S&P 500, WIG też jest blisko szczytów, to, że to nie jest ten moment. Że to ale w takim razie ale na przykład jakbyśmy na przykład w 2014 kupowali Bitcoina, który był wtedy powiedzmy na swoich szczytach, czy kiedy szczyty tam wypadły, nie wiem, nie znam się tak bardzo na Bitcoinie, to czy nie ludzie nie zastosowaliby tej samej retoryki, że o Jezu, zaczyna się naganianie, bo jest na szczycie? Dokładnie tą samą, by zastosowali. I tak się zawsze przesuwa. Czy, no, żeby zdobyć kolejny szczyt, musisz najpierw wejść na ten szczyt. Nie? To jakby nie da się inaczej. Nie można raptem przeskoczyć 30% wyżej. Więc chcę, żebyśmy powalczyli przez chwilę chociażby takim szybkim uderzeniem z tą retoryką, że nie kupuje się na szczytach indeksu. Kupuje się na szczytach indeks, kupuje się na szczytach spółki, jeśli tylko są sensowne i dobre perspektywy. I trochę nawiązując do tego, że budujemy teraz ten portfel, ty mówisz, że nie chcesz stracić tego FOMO potencjalnego, to ja nie lubię co prawda analogii historycznych, bo ciężko gadać o tym, że teraz jest tak, jak kiedyś tam było 20-30 lat temu. Sytuacje się powtórzyły jota w jotę. Tak, ale bardzo często ludzie odnoszą na przykład obecne wzrosty do wzrostów dotkomowych w bańce internetowej. Nie jesteśmy nawet w oparach tego, co się działo podczas bańki internetowej, a gdybym miał wskazać taką najbliższą analogię historyczną tego obecnego okresu do jakiegoś okresu w przeszłości. Pokrywając to danymi. Pokrywając to może nawet nie tyle danymi, bo danymi będzie ciężko po takim upływie czasu, ale sytuacją dookoła, wszystkim, co się dzieje dookoła.
to najbliżej mi do takiego porównania z okresu 1996-1999. Gdzieś w tym okresie. Pewnie wielu o tym nie pamięta, ja też wtedy nie inwestowałem jeszcze, może gdzieś tam obserwowałem po prostu za dzieciaka. Wtedy też była wielka bessa na rynku obligacji. Tak jak teraz jakby była przed chwilą. Wtedy też rosły akcje, w sumie nie wiadomo dlaczego, ale rosły te akcje. Więc to jest drugi jakby potencjalne zestawienie z tym, co było, z tym, co jest teraz. Wtedy też Fed miał obniżać stopy procentowe po tym, jak je szybko podwyższył i zaczął je obniżać, przy czym zostały na podwyższonym poziomie versus to, co było jeszcze niedawno. To jest kolejna analogia, która będzie się sprawdzała gdzieś za jakieś 2-3 miesiące, jak Fed zacznie te stopy obniżać. I czwarta, wtedy też byliśmy gdzieś u progu rewolucji technologicznej, wtedy internetowej, teraz potencjalnie sztucznej inteligencji. Wtedy zastosowania internetu na początku też były takie fun. No wyślijmy sobie tam jakieś wiadomość i tak zróbmy dalej. Bloga. Tak, no nikt nie myślał przecież o takich zastosowaniach, jakie teraz mają miejsce. I piąta, wtedy też był, i to jest chyba najciekawsza analogia, wtedy też był tak zwany labor shortage, czyli niedobór rąk na rynku pracy. Globalnie. Nie mówimy jakby teraz o jakiejś konkretnej gospodarce, tylko globalnie zachodnie, o może globalnie w świecie zachodnim, o w tą stronę. Czyli było mniej ludzi do pracy, niż potrzebnych było ludzi do pracy. I za każdym razem w historii, co prawda to nie jest dobra analogia, bo wydarzyło się to na razie dwa razy, no ale te trendy nie trwają po miesiąc, dwa, trzy, tylko trwają latami albo nawet dekadami. Była taka sytuacja, że jeśli mieliśmy niedobór rąk do pracy, czyli ten tak zwany labor shortage, który ostatnio miał miejsce w latach 1989, to spółki technologiczne miały tendencję do parabolicznego wzrostu, czyli takiego strasznie mocno w górę. I jak się nad tym zastanowisz, to ma nawet sens, no bo jak ci brakuje rąk do pracy, no to co robisz? No jakby no nie zamkniesz raptem firmy, no musisz znaleźć albo ludzi do pracy, ale ich nie ma i nie przekonasz ich, no bo ich po prostu nie ma, to musisz ich czymś zastąpić. I nawet nie tyle zastąpić pod kątem wyrzucę i wstawię tam jakieś rozwiązania, to jest rozwiązanie technologiczne, tylko po prostu wstawię rozwiązanie technologiczne, no bo ono jest mi potrzebne, żeby ta firma się rozwijała dalej. I wtedy wstawiano rozwiązania technologiczne w postaci internetu. Te nakłady inwestycyjne na internet były kosmiczne wśród różnych firm. Rynek dobrze przewidział wtedy, że internet jakby zawojuje świat i faktycznie zawojował. No i teraz znowu mamy to samo, bo jeśli popatrzymy na dane, to widać, że od paru lat mamy ten labor shortage na rynku zachodnim, na świecie zachodnim, brakuje rąk do pracy. No i znowu mamy ten lekki paraboliczny wzrost, na razie według mnie ten początkowy paraboliczny wzrost na spółkach technologicznych. I ja jestem zwolennikiem teorii, że to jest trochę porównywalna sytuacja z tą, która miała miejsce do bańki dotcomów, ale na bardzo, bardzo wczesnym etapie. To nie jest ten moment przesilenia. Jak się ładować, to teraz, a nie, że się naganianie zaczęło, bo rozgrzane rynki. No jak się ładować, to najlepiej 12 miesięcy temu, ale no to już pobite gary, tego już nie wrócimy. Ale ja na przykład nie zamierzam obecnie, nawet w horyzoncie takim 12, 13, 14 miesięcznym, czyli mniej więcej do tego końca roku plus, rezygnować w ogóle z rynku akcji. No i to może być jakiś argument za tym, że wiecie, rynek rośnie, tak, jesteśmy na szczytach, ale to nie jest tak, że dane nie wspierają tego wzrostu. Dane wspierają te wzrosty. Co ci zasygnalizuje, że trzeba schłodzić głowę i przeskoczyć w obligacje, bo no, jesteśmy gdzieś już w okolicach tych szczytów. No wiadomo, nigdy go nie opolujesz, ale no, mamy na przykład Jeffa Bezosa, tak, który tam sprzeda, nie wiem czy dużo, no podobno w miliardach, ale on podejrzewam, że ma bardzo dużo tych wszystkich akcji swoich, tak? Wiesz co, wtrącę się do tego, bo faktycznie był taki moment, że każdy mówił o tym, że Zuckerberg, szef Mety, sprzedaje akcje. Tak, że Bezos teraz realizuje od Amazona uzyski. Sprzedaje akcje. No tylko, że za każdą sprzedażą jest jakaś historia. Za kupnem jest jedna prosta historia. Ktoś myśli, że zarobi więcej, bo inaczej po co ma kupować. A za sprzedażą są różne historie. I na przykład Zuckerberg sprzedaje akcje regularnie, od dawna, od lat, co miesiąc, z krótkimi przerwami. I sygnalizuje to też od dawna, bo ta sprzedaż automatycznie zasila jego fundację charytatywną, którą sobie prowadzi razem z żoną. Czy raczej w sumie żona prowadzi tą fundację za niego. I to się dzieje od lat.
Tam nie ma żadnych ekscytujących informacji. Ta fundacja potrzebuje kasy, ta kasa jest spieniężana z akcji Zuckerberga i ten pieniądze sobie tam płyną. Czyli to nie jest tak, że panikują i szczury uciekają ze okręty? Nie, znaczy sprzedawał je miesiąc temu, 3 miesiące temu, 6 miesięcy temu. Nie sprzedawał w krótkim okresie w 2022, bo sam twierdził, że według niego akcje były za tanie, więc no, to średnio się opłaca wtedy sprzedawać. A Bezos z kolei sprzedaje częściowo swoje akcje z powodów podatkowych, na przykład teraz obecnie. Albo potrzebuje kolejny jacht kupić. No na przykład, nie? Ma tylko jeden przecież, to fajnie było mieć drugi. Albo polecić w kosmos. No. Okay. Może swoją rakietą w sumie polecić. Czy my powoli możemy przechodzić do ostatniej, czwartej już propozycji spółki tego portfolio, czyli fintechu? Fintech, tak. To jest też sektor, który myślę, że będzie miał duży potencjał do tego, żeby rozwijać się w najbliższym czasie. Fintech jako sektor w ogóle... To dobrze pokazuje Blik. No tak, szkoda, że nie jest Blik notowany w ogóle na giełdzie. A to by był taki... No jedna ze spółek polskich, które miały potencjał zawojować faktycznie całą Europę. To dobrze pokazuje też, wiesz, na przykład jak ja korzystam na co dzień z mojej bankowości mobilnej i to jak to jest przestarzałe i jak bardzo przypomina XIX wiek, no to... A i tak jest jedną z najbardziej zaawansowanych w Europie. No właśnie, więc jak wiele tu jest jeszcze do zrobienia. Dużo, dużo jest do zrobienia. Przy czym no w Polsce nie mamy takiej stricte spółki fintechowej, którą można by sobie zainwestować. Ale za granicą już jest ich dużo. No i teraz można szukać w Stanach. Też jeśli chodzi o fintechy. I w Stanach jest taki fintech, który nazywa się Block, dawno temu nazywał się Square, który został założony swoją drogą przez Jacka Dorsey'a. Jack Dorsey założył kiedyś Twittera między innymi. Niektórzy zarzucają Blockowi, że tam w radzie nadzorczej, jeśli tak można ją nazwać, jest chociażby Jay-Z, który jest kolegą Dorsey'a, a Dorsey zainwestował przez to pieniądze Blocka w Tidala, żeby sobie tam wesprzeć kolegę. No i okej, ta spółka ma za sobą jakieś problemy tego typu. Rynek ją bardzo mocno ukarał za tego typu niejasności przez 2022 rok. Kumoterstwo. No takie, to nie były jakieś wielkie pieniądze. Tam chyba w tego Tidala zainwestowano jakieś 400 czy 500 milionów dolarów. To może się wydawać dużo, no ale w skali tamtej spółki to nie było jakoś nic ekscytującego. Ale faktycznie no, nie zarabiała, a wydawała pieniądze na głupoty według rynku, no to nie ma co tego trzymać. Ale sporo się zmieniło, zwłaszcza po ostatnich wynikach, które miały tam 3-4 tygodnie temu, gdzie Dorsey wprost pokazał, że chce zmienić trochę postrzeganie na temat tej spółki i nawet napisał specjalny list do akcjonariuszy, w którym pokazał, że całą strategię rozwoju na przyszłość, gdzie spółka i on chcą postawić na obcięcie tych dodatkowych kosztów, zredukowanie liczby pracowników, postawienie na dodatkowy wzrost przychodów. No i na razie ta strategia bardzo mocno się spodobała wszystkim. Ta spółka zaraz świeżo po opublikowaniu wyników wzrosła 20-25%. To pokazuje, jak mogą rozwijać się. Czyli Dorsey umie pisać prezentacje. Umie pisać prezentacje, no ale za tym poszły też wyniki. Wyniki za czwarty kwartał były bardzo dobre. Prognozy na kolejne lata były bardzo dobre, bo ta spółka nigdy nie była zła, ona była po prostu źle zarządzana przez pewien czas. No i teraz jest takie duże oczekiwanie, że to się zmieni, bo sam rynek fintechowy w Stanach rozwija się bardzo szybko i bardzo dynamicznie. Cały... No tak, oni są tam jeszcze chyba na etapie przeciągania tych kart, pisania czeków. Czasem jeszcze czeków, tak. Trochę tak jakbyśmy się cofnęli do innego świata. My tego nie widzimy na co dzień, żyjąc w Polsce. Ale Polska jest generalnie bardzo zaawansowana jest technologicznie. Jest ekstremalnie ubankowiona technologicznie. Jest jednym z najbardziej technologicznie ubankowionych krajów w ogóle na całym świecie. Jeśli ktokolwiek narzeka na bankowość w Polsce, na wiele rzeczy można narzekać, ale na bankowość w porównaniu z innymi to zdecydowanie nie powinno się narzekać. Jak u nas, wiecie, można zapłacić zegarkiem przybliżając do dowolnego terminala. Albo za zapałki 45 groszy zbliżeniowo. No dokładnie, no w Niemczech patrzyliby jak na wariata, jak chcesz przysunąć zegarek i w ogóle no i co zamierzasz z tym zrobić. I w Stanach jest oczywiście lepiej niż w Niemczech, no ale dalej ten fintechowy świat powinien i będzie się mocno rozwijać. A Block jest jedną z ulubionych firm generacji Z. Czyli jest sexy. Jest sexy wśród młodych ludzi. I okej, młodzi ludzie nie mają, najmłodszych ludzi, nie mają aż tyle pieniędzy, co ci, którzy są starsi. Ale oni kreują trendy. Ale zostaną. I wyznaczają to, co fajne. Umówmy się, że jeśli korzystasz już z jakiegoś rozwiązania digital walletowego, to nie będziesz go zmieniał. No, przyzwyczajasz. Jeśli je masz, a ono działa, no to w sumie dlaczego miałbyś je zmienić? Bo co? No, Google Walleta zmienia się na Apple Pay'a, jak zmienia się telefon. To głównie to jest jedyny powód, dla którego to robisz. Normalnie
Nie zmieniasz tego, po prostu trzymasz. Dobrze kombinujesz, czyli tego bloka też byś rekomendował, a jak nie jego, to tą spółkę z południowej Ameryki? Tak, tak bym zrobił, chociaż bliżej mi do bloka, jednak to lubię bardziej. Przyjrzałem się bliżej temu blokowi, który ma oznaczenie SQ i uznałem, że zainwestuję w niego $1000. Kupiłem 13 akcji i dołączyłem do swojego portfela. I czy pomiędzy Alibabą, Palantirem, CrowdStrike'em a blokiem zrobiłbyś taki podział po 25% portfela, czy alokacja budżetu jakoś inaczej? Wiesz co, zrobiłbym po 25, no bo tak jak mówiłem... Łatwiej się wtedy mierzyć. Tak, plus trzeba się liczyć z tym, że każda z tych spółek może nie wypalić. Więc budowanie portfela typu growth nie może charakteryzować się tym, że stawiasz wszystko na jedną kartę. Tych spółek musi być dużo. No i ale ponieważ, też nie za dużo. No nie, nie możemy ich tam wstawić 40, no bo wtedy nawet jak będziemy mieli rację w jakiejś, no to, to co z tego? No to, Czyli 4 to jest taki zdrowy jakby poziom. 4 to jest ok poziom na start, żeby zobaczyć, czy w ogóle dobrze się czujemy z tym, że będzie nami bujało. Nie może cię zaskoczyć fakt, że na przykład przyjdzie, nie wiem, środa albo czwartek i zobaczysz, że ten portfel wzrósł o 17% jednego dnia albo że spadł o 12% jednego dnia. Nie można mierzyć tego portfela w ujęciu dziennym, nawet miesięcznym. Można go tak na dobrą sprawę mierzyć w ujęciach jakichś kwartalnych i patrzeć, czy radzimy sobie lepiej, czy gorzej. Zainwestować, schować, zapomnieć. No najlepiej nie patrzeć na dzienne zmiany, bo można mocno się zacisnąć w gardle. Albo nie grać też takim poziomem majątku, który jakby determinuje, czy będziesz biedny, czy bogaty tylko. To prawda. No ja na przykład swój portfel wzrostowy nie buduję w ten spółek wzrostowych, nie buduję w ten sposób, że mam tam wszystko. No właśnie, tylko taką część, tam nie wiem, 10% twojego majątku, która cię nie boli, jak ją stracisz. Znaczy boli, ale cię nie zabije. Nie zabije, tak, czyli dalej będę w stanie funkcjonować. I ile tam masz pieniążków? Nominalnie czy procentowo? Nominalnie? No nominalnie ten portfel jest zbudowany u mnie tak, że mam jeden portfel bezpieczny i on tam sobie funkcjonuje. Ale chodzi mi na tym growcie, na tym growth. Na tym segmencie wzrostowym stricte myślę, że około teraz jest 1 000 000 zł, coś takiego. Nie, no to już trochę by bolało. No trochę by bolało, ale ja mam też dużo bardziej podwyższoną tolerancję na ryzyko. Odporną psychikę przyzwyczaiłeś się. Po latach się już przyzwyczaiłem, przy czym nie polecam, żeby to było tak u wszystkich. Jeszcze na sam koniec czytałem ostatnio, że zamiast inwestować w Nvidię, która jest taka dość już mocno rozgrzana, to można poszukać alternatyw i takich samych producentów, na przykład AMD na przykład gdzieś tam sobie... konkurencji. Tak, czy to jest dobry trop? Ja nawet napisałem ostatnio tweeta o tym, że sądzę, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy to AMD będzie miało lepszą stopę zwrotu niż Nvidia. To było bodajże 2 tygodnie temu napisane. Przy czym to nie znaczy, że myślę, że Nvidia strasznie spadnie. Wystarczy, że AMD wzrośnie bardziej niż Nvidia i to się sprawdzi. Nie sądzę, że Nvidia jest strasznie droga. Jak się popatrzy na wycenę Nvidii, to pomimo tego, że ona wzrosła faktycznie jakoś absurdalne, dla niektórych może by się wydawać 600-700% w ciągu ostatnich 14-15 miesięcy, to Nvidia jest dziś realnie tańsza niż była 2 lata temu. Ten biznes zmienił się w nieporównywalnej skali. To nie jest ta sama firma, którą była 2 lata temu, więc ten wzrost nie jest jakoś przesadnie napompowany. No ale... No oczywiście taka skala wzrostu się nie utrzyma. No nie tak, że za kolejne 12 miesięcy Nvidia znowu wzrośnie o 50% w górę. I jeśli ktoś faktycznie chce szukać takiej alternatywy, znowu pick and travel trochę, tylko że już na sektor półprzewodnikowy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to AMD, o którym mówiłeś, może być bardzo ciekawą propozycją. Bo AMD obecnie ma stosunkowo niski udział w tym całym segmencie data center, na którym Nvidia zbudowała swój potencjał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ale odrobili pracę domową i nadganiają. Ale nadganiają, dając nowy produkt. Ten produkt nazywa się MI300X chyba, coś takiego. I ten produkt jest alternatywnym rozwiązaniem dla produktu Nvidia. I nawet nie ma znaczenia, czy on będzie lepszy. AMD twierdzi, że on jest lepszy, Nvidia oczywiście twierdzi, że jest gorszy, no ale to wiadomo, że tak będzie. Przy czym wszystko jedno, czy on jest lepszy, czy gorszy. Szef Nvidii, Jensen, mówił ostatnio, że popytu jest na tyle dużo, że oni sami już nie są w stanie go dźwignąć, a przygotowali się do tego bardzo dobrze wcześniej. Więc i tak nie rozwijając, bo pewnie się nie dało już bardziej odpowiednio mocy przerobowej, i tak wpychają część swoich klientów, potencjalnych klientów, w ramiona AMD. No tak, jakby siłą rzeczy, jeśli musisz to kupić jako firma i nie masz chciałbyś nawet on od
NVIDII, ale no jakby już nie można, no to musisz coś z tym zrobić. Gdzie pójdziesz? Pójdziesz do AMD. I ja też poszedłem do AMD, kupiłem 7 akcji tej spółki za około $1300, co stanowi 1/4 mojego portfolio agresywnego. Jest takie fajne powiedzenie o Google, że jest tylko jedna droga, jeśli masz 95-6-7% udziału w rynku, do tego, co się może wydarzyć dalej. Możesz tylko spaść tym udziałem w rynku. NVIDIA jest trochę w porównaniu z konkurencją w tej samej sytuacji obecnie. Ma udział w rynku tam 70-80-80 parę procent. Bardzo dużo. Raczej szybko go nie straci. To nie, nawet jak zacznie go tracić, to nie znaczy, że NVIDIA spadnie, bo zmieniła całkowicie model biznesowy, ale i tak no, ta droga potencjalna jest tylko w dół. Zaczną pojawiać się nowi konkurenci. I ci nowi konkurenci zaczną podjadać trochę klientów NVIDII albo zdobywać nowych klientów, bo ona sama nie będzie w stanie tego obsłużyć. Trochę mi to przypomina, taki studiowałem kiedyś case na zajęciach Gillette, który produkuje maszynki, był jakby pierwszy, tak? Czy Pampersa, on wchodzi na rynek, jest pierwszy, no potem się pojawiają inni, Big, prawda, jakieś Wilkinsony i taki Gillette może tylko tracić, no bo nie da się mieć zmienić 100%. A że tam ci go podgryzają, to je musi robić 90, 85% rynku, 70% i tak dalej, prawda? Więc z czasem gdzieś może zajść podobna. Droga ze szczytu jest tylko jedna. Już ciężko pójść w inną stronę. Więc takie AMD faktycznie... Kilku kolegów youtuberów mi to pokazało. Taki... to jest dobre. Taki przypadek AMD może być bardzo podobny. Faktycznie wystarczy, że odrobinę podgryziesz NVIDIA, i rynek Cię za to bardzo doceni. Ja mam jedną konkluzję po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Oprócz tego, że bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoimi przemyśleniami, wiedzą i tysiącami godzin czytania tych wszystkich pierdół w internecie, że mam za mało pieniędzy na te wszystkie spółki, w które chciałbym zainwestować. No, to jest też mój problem. Że ja już nie chciałbym jakby mieć kolejnych spodni, czy paska, czy tylko chciałbym mieć więcej spółek? To jest problem, z którym ja się też często mierzę. Znajduję czasem bardzo fajne podmioty, które... Myślę, tak, to jest naprawdę ciekawe. Chciałbym to mieć w portfelu. No siłą rzeczy nie mogę... I chociaż za 1000 zł dokupić. No teoretycznie można by, ale to wtedy jakby to po co? Jeszcze musisz to czytać, śledzić i tak dalej, no bo ewentualnie jak nie czytasz, nie śledzisz, no to po co to kupiłeś, to masz to w nosie. Ale jednocześnie nie mogę mieć aż tyle tych spółek w portfelu i nawet jakbym jakąś chciał, no to wiem, że musiałbym sprzedać inną. No i teraz powstaje ten problem, dobra, to którą sprzedać? No nie wiem, bo każda mi się podoba. Jak każda z tych, które mam, mi się podoba, no to już generuje pewne problemy takie natury, do wyzwania czego, co akurat chcesz sprzedać albo kupić. No właśnie i to też cały czas chyba jako mądry, uczący się inwestor należy temperować te swoje zapędy, to swoje FOMO, żeby się nim nie kierować, tę swoją chciwość, prawda? Ale z drugiej strony, czy jest jakaś inna motywacja dla inwestora niż chciwość? No, chyba chciwość jest główną motywacją dla inwestorów. Tylko mam takiego ulubionego inwestora, Petera Lyncha, który już nie inwestuje, odszedł sobie na emeryturę. W pewnym okresie swojego życia wykręcał fenomenalne stopy zwrotu, 29% średniorocznie przez 13-14 lat i robił to w funduszu inwestycyjnym, więc jakby to jest podwójnie trudne, jeśli robisz to na wielkich pieniądzach, a nie na tam takich czyjś malutkich i na czyichś pieniądzach. I on zawsze powtarzał, że w inwestowaniu nie jest istotne to, czy jesteś mądry, czy masz mądrą głowę. To jest drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, czy masz mocny żołądek, czy jesteś w stanie wytrzymać ten gad, ten problem, ten ścisk, bo jak rośnie, to jest fajnie. Jak rośnie, to tam każdy sobie popatrzy i każdy umie inwestować. Jak on grał na miliardach dolarów, no to tak. Nie? I musisz jakby ścisnąć się i zobaczyć, no dobra, dzisiaj straciłem tam raptem 20%, przecież może tak być, mogą być takie obsunięcia. No i co dalej? Uciekać? No, statystyka podpowiada, że nie warto wtedy uciekać. Bo kończąc wątek Petera Lyncha, który wykręcał wtedy najlepsze stopy zwrotu w całym rynku, na całym świecie, to większość inwestorów, którzy dali mu swoje pieniądze do funduszu inwestycyjnego, pomimo tego, że on wykręcał tak fenomenalne wyniki, no ale to było widać dopiero po jakimś czasie, większość z tych inwestorów straciła pieniądze. Pouciekali, bali się. Pouciekali w złym momencie i powracali w zbyt późno. Najlepiej wyszli na tym ci, którzy po prostu dali mu pieniądze, zaufali i on sobie na nich działał. Emocje nie są dobrymi doradcami. Najgorszymi. Najgorszymi. Dziękuję Ci jeszcze raz. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. No musimy sprawdzić, jak to poszło. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli już za miesiąc. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem platformy do handlu, to link do tej, z której ja korzystam, zostawiam w opisie filmu. Znajdziesz tam też plany oszczędnościowe Freedom24.